Temu właśnie służyło spotkanie w Domu Technika, podczas którego nagrodzono autorów innowacji zgłoszonych w ramach programu Twórca i przez platformę Sisi. Mamy 20 razy więcej pomysłów w tym roku. Mamy pierwszy w PKN-ie patent, kolejne zgłoszenie patentowe w drodze. Także rozwijamy się tutaj w tej działalności wynalazczej i te pomysły są różne od mniejszych spraw do spraw przynoszących kilkadziesiąt milionów złotych. Przyszedł pomysł, że parametry, które zaproponował nam licencjonodawca instalacji, producent kompresora, nie są koniecznie optymalne i zaproponowaliśmy własne parametry, według nas bardziej optymalne, pozwalające na zwiększenie efektywności energetycznej i po akceptacji tych parametrów przez producenta kompresora zaimplementowaliśmy te zmiany i przyniosły one pozytywne korzyści. Kierujemy wsady, które mają bardzo, bardzo dobre uzyski etylenu, przez co poprawiamy efektywność olefin, produkujemy bardziej kosztowo, efektywnie i z tańszego wsadu. To jest inicjatywa, jedna z inicjatyw, myślę, że będą kolejne, żeby gazy kierować na olefiny jako wsady. To jest podobne do tego, co teraz dzieje się na świecie, czyli w Stanach Zjednoczonych budowane są krakery na czysty etan. One mają bardzo duże uzyski etylenu, bardzo dobrą efektywność i my, znajdując takie wsady, staramy się poprawić tą efektywność. Jest to pomysł związany z efektem eskalacji na oleju napędowym. Polega on na zwiększeniu objętości oleju napędowego poprzez obniżenie gęstości. Pomysł ten powstał przy okazji budowy modelu na Honie 6. Jak wiemy, PKN Orlen sprzedaje paliwo w litrach, więc tutaj obniżenie gęstości i zwiększenie objętości produktu powoduje przyrost dodatkowej marży. Otrzymanie dzisiaj nagrody jest bardzo dużym wyróżnieniem, które nie tylko nas, ale wszystkich pracowników firmy motywuje do dalszego poszukiwania miejsc do optymalizacji i doskonalenia procesów produkcyjnych. Chciałbym zachęcić, jeżeli mamy pomysły, które przypuszczamy, że mają w sobie ten innowacyjny gen, które spełniają te kryteria twórcy, to jest normalnie składamy w Sisi tak jak inne, tyle że przepuszczamy przez program twórca, to zostanie ocenione, zewaluowane, jeżeli zostanie wdrożone i ten potencjał wynalazczy tej nowości w tym jest. Również jest duża szansa na to, tak jak to dzisiaj pokazaliśmy, że zostaną nagrodzone. Firma w pewien sposób podzieli się z pracownikami tą korzyścią, którą dzięki ich pomysłom osiągnęła. W sumie podczas uroczystości 44 pracowników obszaru produkcji otrzymało dyplomy i nagrody finansowe.